Witam serdecznie, kochani Państwo, moi subskrybenci i wierni słuchacze. Dzisiaj oczywiście temat do kart Tarota. Czy to już koniec tej relacji? Być może są problemy, konflikty i pytamy, czy to już rzeczywiście ostateczny koniec. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Jeśli macie rzeczywiście takie dylematy, problemy, tak? No, dobiegła jakaś relacja końca, czekacie być może jeszcze na jakiś gest od osoby Waszej ukochanej o kontakt, przyjdźcie do mnie, napiszcie e-maila, ja powróżę Wam indywidualnie, osobiście, prywatnie, porozmawiamy wtedy na te emocjonalne tematy. Zapraszam. Czy ktoś się zastanawia, w którą stronę ma pójść, już jakby chciał zaryzykować, chce pójść, uchodzi jakiegoś, powiedzmy sobie, rycerza kielichów, bardzo romantycznego pana, tak, który chce zawalczyć o miłość, o emocje, o jakieś romantyczne uczucia, romantyczny związek. Tutaj mamy rycerza, który jeszcze będzie tutaj chciał randki, spotkania, czy przeprosi za to, co się stało, chce tu się odważyć, tak, chce zaryzykować. Zobaczmy teraz, czy to już koniec. O, rzeczywiście mamy tutaj kartę, która mi wypadła. Smutek, dziewiątka mieczy, czyli bardzo duża żałoba, smutek, płacz, nieprzespane noce. O, śmierć, czyli rzeczywiście nastąpił koniec. No, mówimy o końcu tej karty śmierci. Koniec i no, dlatego jest ten żal, smutek, tak? Dlatego mamy tutaj tą żałobną taką atmosferę, dużo myśli kłębiące się, emocji dużo, nerwowość, tak? Nie może ta osoba spać, lub ma jakieś koszmary nocne wręcz, no ale jest światło na horyzoncie, kochani. Mamy tutaj, widzicie, nowe słońce, czyli ta osoba ma nadzieję jeszcze, pomimo tego wielkiego żalu i smutku, poczucia straty, że jeszcze coś się nowego narodzi. Pytanie było, powracamy tutaj do kwintesencji pytania, czy to już koniec, więc nie jest to koniec, kochani. Ta osoba ma nadzieję na nowy początek i jest tutaj komunikacja i szybka akcja, szybkie zmiany, podróż, być może spotkanie, tak? Ktoś do kogoś jedzie tu samochodem, czy mamy szybką komunikację, tak? Ósemka buław, czyli niesamowicie szybkie tempo, by się znowu komunikować, rozmawiać, wyjaśniać. No i ostatnia karta siły, tak? Karta siły, czyli musicie tutaj z siłą, czyli ta osoba, której myślicie, tak? Czy po prostu też wasza energia powinna taka być, że z siłą lwicy, siłą lwa, ale łagodnością baranka porozmawiać, wyjaśnić wszelkie jakieś problemy między wami, tak? No ale siła, wytrwałość mówi o tym, że ta osoba chce jeszcze walczyć, chce jeszcze o tą relację po prostu tutaj, widzę, komunikować się, próbować, tak? Ponieważ mamy tą kartę komunikacji i spotkania. Więc, kochani, no i tutaj podjęcie tego ryzyka, podjęcie tej decyzji ryzyka i pierwszego kroku, tak? Jeśli chodzi o romantyczne uczucia, przypominam. Także, kochani, to nie jest jeszcze koniec. Ta osoba będzie się komunikować, będzie walczyła jako rycerz, będzie tutaj konsekwentnie, silnie, tak jak mówię, tą siłą lwa wręcz walczyła i pomimo tego smutku chce podjąć jakąś decyzję w waszym kierunku, więc nie jest to jeszcze koniec tej relacji. Dziękuję serdecznie. Subskrybujcie mój kanał. Zaglądajcie tutaj, zapraszam Was codziennie na mój kanał. Lajkujcie, komentujcie i napiszcie maila. Zamówcie u mnie wróżbę indywidualną. Do usłyszenia już wkrótce.